Ważne jest to, że to jest dobry piłkarz, który tutaj naprawdę wdziera się, właściwie już to zrobił, trzeba powiedzieć, do pierwszego składu Lechii Gdańsk. Kiedy był zdrowy, kiedy mógł grać, zawsze grał od pierwszej minuty, z dwoma wyjątkami. Mecz Pucharu Polski raz i raz w lidze nie zaczął meczu na boisku od pierwszej. Też chyba kontuzję miał wtedy. Od pierwszej minuty. No zresztą tych młodych piłkarzy, o czym mówiłeś w przerwie, gdy słuchaliśmy Mateusza, jest tutaj całkiem sporo. Muszę powiedzieć szczerze, że tak zwróciłem uwagę, że jest 5 zawodników na boisku, którzy jeszcze nie mają 21 lat. Ja pamiętam, jak 2 lata temu pisałem taką pracę i ona też między innymi polegała na tym, że porównywałem to, co jest na boiskach w Bundeslidze do tego, co się dzieje na boiskach polskich. Właśnie też tam odnosiła się do młodych zawodników i ja pamiętam, że w jednej kolejce, którą porównywałem z Bundesligą, było 6 zawodników tylko, którzy nie skończyli 21 lat. Dzisiaj widzimy po 2 latach, że w jednym meczu jest 5 takich zawodników, więc widać naprawdę bardzo duży postęp i fajnie, że ci zawodnicy po pierwsze są już gotowi do tego, żeby grać w Ekstraklasie, a teraz widzimy nowe bramki, tak? O tym chciałeś powiedzieć? Nowe siatki. Nowe to, siatki. To jest pierwszy raz. Herb Lechii na siatce, oczywiście w jednej i w drugiej bramce. Taki nowy element, który też służy identyfikacji, jakiemuś wyróżnieniu tego obiektu. Tutaj naprawdę ludzie dbają o każdy detal. Już od jakiegoś czasu mamy chorągiewki w rogach boiska, również z herbem. Teraz są siatki, a niedługo już pojawi się nowy element, czyli ławka dla sędziego technicznego, która również będzie unikatowa. Tak, to fajne, że też ten stadion, jak my, można powiedzieć, klub, który gra na nim, coraz bardziej się, można powiedzieć, zlewa z tym klubem, bo chyba tutaj nie ma żadnego napisu na trybunach, tak mi się wydaje, bo na Śląsku Wrocław, na tym nowym stadionie jest Śląsk Wrocław. W Poznaniu jest Lech? Chyba jest, tak? Czy nie? No i teraz, natomiast tutaj nie widzę żadnego takiego napisu, więc można powiedzieć, że gdzieś tutaj stara się miasto w jakiś sposób i klub to poprawić, bo mógłby być taki napis na trybunach na pewno. Już za chwilę początek drugiej połowy meczu. Pan Jarzębak już gotowy, piłkarze jak najbardziej też. Na razie nie mamy goli, mamy dobry mecz i na kontynuację tego liczymy w drugiej połowie. Szybciutko składy obu drużyn. Lech Poznań, Buric, Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Kamiński, Enriquez, Iniac, Możdżeń, Krywiec, Murawski, Sztylicz, Rudniew, Lechia, Pawłowski, Janicki, Wuczko, Korzans, Andriuszkiewicz, Surma, Ajra, Petian, Nowak, Pietrowski, Benson i Traore. No nikt z sympatyków biało-zielonych nie może być zadowolony, że to jest kolejny mecz, w którym jak na razie przynajmniej Lechia jest bez gola strzelonego. Z 11 oficjalnych meczów w tym sezonie, 10 w Ekstraklasie, jednego w Pucharze Polski. No Lechia tylko w 5 przypadkach potrafiła strzelić gola w spotkaniu. W 6 meczach nie strzeliła choćby jednego gola. No Lech Poznań tylko Wiśle gola nie strzelił, a tak strzelał w 10 pozostałych. Na pewno Lechii brakuje takiego piłkarza na 9, jakim jest Rudniew. Ale być może właśnie powrót Traore do zdrowia spowoduje, że ten zespół będzie zdobywał więcej bramek. Bo jest to na pewno piłkarz, który bierze na siebie odpowiedzialność właśnie za zdobywanie goli, czego czasami brakuje innym zawodnikom w 11 Lechii Gdańsk. To jest zawodnik, który na pewno robi różnicę. Widzieliśmy nawet tych kilka sytuacji w pierwszej połowie, gdzie oddawał strzały z dystansu, gdzie właśnie była taka centra z lewej strony, gdzie poszedł do końca, gdzie wydawało się, że nawet obrońcy odpuścili to, bo wydawało się, że nie ma szans, a on jednak był bardzo blisko strzelenia bramki. I to samo można powiedzieć o Rudniewie, który z każdej pozycji, w każdym momencie jest po prostu piekielnie niebezpieczny. Wuczko teraz musiał wręcz wygrać tę główkę i to zrobił. Sztylicz wyrzucony do lewej strony tym zagraniem Semida Sztylicza. Siergiej Krywiec. Krywiec znalazł miejsce, by dośrodkować piłkę. Tam dobra interwencja Korzansa. Pietrowski. Już wraca za nim Krywiec. Benson. Chyba jego podstawowym celem było to, żeby piłka poleciała gdzieś dalej, w stronę Traore. Trudno jednak było liczyć na
na powodzenie. Na pewno z tej dwójki najbardziej wysuniętych zawodników Lechii Gdańsk Traore jest bardziej widocznym zawodnikiem i stwarzającym więcej zagrożenia pod bramką Lecha. Buric teraz w poprzek pola karnego. Murawski pięknie, Enrique zagrał i wyszedł na pozycję na pełnym gazie. Stilic. No i stracił tempo Kriwiec, był faulowany. To, taki troszkę faul na samo życzenie Białorusina. Tak, na pewno. Tutaj mógł też zagrać szybciej, tak jak cała akcja, która praktycznie od bramki. To jest właśnie coś, co charakteryzuje Lecha, co wyróżnia tą drużynę w polskiej lidze. Oni potrafią wyjść spod pressingu, potrafią rozegrać się na jeden, dwa kontakty. I teraz Murawski piękne. Z dystansu i broni spokojnie, pewnie Wojciech Pawłowski. Tutaj decyzja, dobra decyzja. Być może jeszcze mógł 2-3 metry Rafał podciągnąć. Natomiast, bo jeszcze było trochę miejsca, natomiast na pewno jest to zawodnik, który ma bardzo dobry strzał, który potrafi strzelić bramkę właśnie nawet z 20 czy 30 metrów. Dobra akcja Lechi. Benson na prawo, Nowak. Benson nie sięgnął piłki głową, był jeszcze Traore, ale chyba troszeczkę się w ogóle bał jakiegoś spalonego w tej sytuacji. Pasywny był Abdurazak Traore, a to oczywiście Fred Benson strzelił gola pierwszego w oficjalnym meczu na tym stadionie, w meczu z Krakowią, no ale później już goli Bensona nie było, co dopiero powiedzieć o Tadiczu, który ostatnio naprawdę długi czas regularnie dostawał szansę. Wystąpił już, nie pamiętam, w 6 chyba meczach z rzędu, licząc z Pucharem Polski od pierwszej minuty, no i gola nie strzelił. Kamiński, Murawski, Możdżeń. Piłkę Lech ma już na swojej prawej stronie. Stilic. Dobre zagranie. Szuka możliwości Stilic. Był tam Rudniew, jeszcze Kriwiec. Jest oczywiście ofensywnie grający jak zwykle Luis Enriquez. Kriwiec. Kriwiec pięknie minął teraz Surmę. Kriwiec. No, ciekawa próba. Dobra akcja. Natomiast ostatni moment, ta ostatnia właśnie najbardziej, można powiedzieć, najważniejsza chwila, gdzie chyba chciał do Rudniewa zagrać, który na pewno, nie przeczytał tego. Ja myślę, że wiesz co, ta akcja Rudniewa, akcja solo trwała dość długo i jeżeli Rudniew był w ogóle gotowy, żeby wyjść do takiej piłki tak zagranej, to chwilę wcześniej. Później już były prawdopodobnie na pozycji spalonej, dlatego zatrzymał się i chyba w tym momencie Kriwiec powinien próbować. Teraz chyba nie było spalonego. Pięknie Aira Petian to zrobił. Znowu zejście do środka i zagranie, no właściwie przez dwie linie Lecha Poznań w poszukiwaniu Freda Bensona. Naprawdę dobre widowisko. Może nie ma takich sytuacji. Tutaj teraz akurat pochwaliliśmy w złym momencie, bo dość prosta strata. Ale ten moment nie może przekreślić tego, co dotąd. Natomiast naprawdę jedni i drudzy widać, że chcą grać. Widzimy, że i Lechia, i Lech też próbują przeszkadzać. To nie jest tak, jak było w meczu z Bełchatowem. Kolejna siatka. Tym razem Kriwiec. Tak, bardzo dobrze się tutaj zachował Kriwiec. I no to ostatnie podanie nie w tempo, po prostu nie w tempo. Myślę, że w tym momencie chyba lepiej było próbować się oddać strzał, bo to była już pozycja, która na pewno była dość dobra do oddania takiego strzału. To są drużyny, które grają futbol na poziomie, futbol wyrafinowany, tak jak Bakero chociażby powiedział o Lechii, że największym atutem tej drużyny jest umiejętność płynnego zmieniania taktyki. Dokładnie. W trakcie tak naprawdę gry. Widzimy, że teoretycznie jest to system 4-4-2, ale Traore jest takim zawodnikiem, który często zmienia swoje pozycje. Zresztą Benson też jest dość takim ruchliwym zawodnikiem, czasami schodzi na skrzydło. Tutaj Paweł Nowak, który bardzo często wchodzi w linię ataku. Lechia, jeżeli naprawdę dobrze się czuje, to jest to zespół bardzo groźny i trudny do rozszyfrowania. Natomiast Lech, no trzeba też to powiedzieć, że chyba w tej chwili spalony był. Był spalony. Że w tej chwili naprawdę gra taką piłkę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o polskie boiska i jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, to jest chyba na pierwszym miejscu w Polsce. Ależ teraz Benson, wydawało się, że z sukcesem powalczy z Kamińskim. Lechia wciąż ma piłkę. Janicki, Surma. Widzimy, że Lechia też próbuje grać szybko, też próbuje grać na jeden, dwa kontakty. Teraz Łukasz chyba za długo tą piłkę dwa razy niepotrzebnie na ten drugi, trzeci kontakt jeszcze ją sobie poprawiał. Właśnie tego oczekujemy. Gry na jeden, dwa kontakty i to będzie powodowało, że te mecze będą szybsze, to widowisko będzie jeszcze lepiej się oglądało i przede wszystkim będzie więcej sytuacji podbramkowych.
obie drużyny mają wartość. Wracam do swojej poprzedniej myśli jako właśnie zespoły, jako systemy, które mają wiele elementów. Dobrze to wygląda w ujęciu drużynowym, ale też mają piłkarzy obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami, jak na polskie warunki. Mamy już 4 siatki w tym meczu. To jest 53. minuta. Kto wie, może będzie ich więcej. Można było swoją drogą ciekawy klip zrobić z tego meczu, w którym na razie goli przecież nie ma, w którym można było efektowne zagrania właśnie typu siatka, tunel, jak niektórzy mówią, pokazać. I co istotne, ja będę zawsze się odnosił do tego spotkania sprzed 3 bodajże tygodni, kiedy Lechia grała tutaj z Bełchatowem i tych sytuacji było tam dość dużo, bo Bełchatów chyba miał 3 czy 4 sytuacje podbramkowe bardzo dobre. Lechia te swoje szanse miała, ale to był mecz, gdzie jedni i drudzy tak naprawdę pozwalali grać przeciwnikowi. Tam nie było takiego bliskiego krycia. Tam tak miałem wrażenie, że dużo łatwiej było o te sytuacje niż dzisiaj. 54. minuta, lewo Naira Petian już gotowy do posłania piłki w pole karne. Bardzo daleko, głęboko wrzucił ją Naira Petian. To nie był problem dla Jasmina Buricza. Buricz od razu chce wykorzystać Rudniewa. Ale dobrze ustawiona drużyna Lecha i też bardzo dobra interwencja Buricza. Wyszedł, złapał pewnie. Tego właśnie trzeba oczekiwać od bramkarzy, żeby w takich sytuacjach spokojnie te piłki wyłapywali na 5. czy 7. metrze nawet. Buricz nie puścił gola w meczu z Koroną, czyli w tym pierwszym meczu, w którym dostał szansę, jeśli chodzi o ligę. Pawłowski no, też. A Wojciech Pawłowski już w 2 meczach. Tutaj w Gdańsku spotkanie. Wszyscy liczą, że Pawłowski pobije rekord Łukasza Fabiańskiego. Musiałoby się stać tak, że Lechia dzisiaj gola nie straci, a potem jeszcze przez mniej więcej pół godziny w kolejnym spotkaniu ligowym Pawłowski gola nie wpuści, żeby to osiągnięcie Łukasza Fabiańskiego pobić, a osiągnięcie byłego piłkarza Legii Warszawa, które datuje się na sezon 2005-2006, to dokładnie 298 minut bez wpuszczonego gola. Naira Petian znowu w środku. Naira Petian to jest prawdziwy motor akcji ofensywnych Lechii w tym meczu. Za dużo, za mało tam było miejsca. Sędzia nie dyktuje w dodatku rzutu wolnego. Kontra Lecha. Murawski na takie momenty kolejarz będzie liczył. Kiedy Lechia się zapomni, kiedy się zapędzi i postraci piłki, Lech będzie miał trochę miejsca na połowie gospodarzy. Rzut rożny dla kolejarza. Przyjemnie się ogląda obie drużyny dzisiaj. Jedni i drudzy dość szybko te akcje rozgrywają. Jest wiele zagrań na jeden kontakt. Widzieliśmy przed chwilą świetne przepuszczenie Stylicza, który widział, że za nim jest zawodnik Lecha. Przepuścił to bardzo inteligentne zachowanie na boisku. Korner dla kolejorza. Pawłowski wypycha Rudniewa. Przekazuje teraz te obowiązki Surmie. Uwaga, Andriuszkiewicz. I był faulowany. Rzut wolny dla Lechii. Będziemy mieli, zdaje się, pierwszą zmianę w Lechu, tak. Już zapowiedziałeś, kto wejdzie na boisko. Kamil Drygas, piłkarz, który ostatnio regularnie dostaje szansę jako zmiennik właśnie. Tak, był taki moment, że wydawało się, że on jeszcze szybciej wskoczy do składu, kiedy Lech grał ze Spartą, bodajże Praga wychodzi w podstawowym składzie. Była kontuzja. Sezonie, ale później była kontuzja, która teraz jest. A i teraz Rudniew miał zagrać tą piłkę na lewą stronę do bodajże Stylicza. Oj, Stylicz wciąż ma piłkę. Stylicz! Ależ teraz pięknie interweniuje Wojciech Pawłowski. Dobra akcja. Pomyliłem się, to nie miał być Stylicz, tylko tam Możnej bodajże stał na lewej stronie. Jakby Rudniew zagrał prędzej tą piłkę. Natomiast tutaj świetnie zachował się Stylicz i ten strzał. Tutaj interwencja Pawłowskiego trzeba też podkreślić. Bardzo dobrze zachował się młody bramkarz. No jak na razie, no i widzimy jeden młody za drugiego młodego. Możenia zastępuje Drygas. To jest pierwsza zmiana w tym meczu. Ta kontuzja spowodowała, że jego kariera na chwilę troszeczkę przystopowała, ale widzimy, że znowu jest już coraz bliżej grania. Murawski z Griwcem, tutaj spokojnie czeka na piłkę Dimitri Iniac, taki trochę wymuszony strzał, w którym zabrakło przede wszystkim mocy, ale też precyzji. Nie najlepsza próba Dimitri Iniaca. W tamtej sytuacji, w ostatniej groźnej stworzonej przez piłkarzy z Poznania, myślę o strzale Stylicza. Piłka minęła Łukasza Surmę. Był troszeczkę zaskoczony kapitan Lechii takim obrotem spraw i potem nie nadążył już, by zablokować uderzenie Stylicza.
Ilicz w pierwszym tempie nie doszedł do piłki, zrobił to chwilę później.